Kochani, zaproponowano mi, abym przedstawił sojuszników Polski w trakcie Bitwy Warszawskiej, a ściślej mówiąc wojny bolszewicko-polskiej. Tutaj bardzo gorąco zachęcam do używania tego terminu, a nie polsko-rosyjskiej, bo jest to nieprawdziwe. W wojnie bolszewickiej przeciwnikami byli bolszewicy i ci, których bolszewicy zmusili do walki po swojej stronie, którzy choćby bolszewikami nie byli, to musieli ich udawać do momentu, jak musieli. Po naszej stronie natomiast byli nie tylko, znaczy 90, no powiedzmy 85%, to byli oczywiście Polacy i ci, którzy się czuli spadkobiercami Rzeczpospolitej. O takim sztandarowym jest oczywiście Piłsudski, który jest z pochodzenia Litwin, jak o sobie mówił, ja stary Litwin, ale oczywiście był Polakiem. Polakiem w tym bardzo szerokim znaczeniu. Oraz te oddziały, które usiłowały razem z Polską dobić się niepodległości. I tu mamy aż 5 grup wojsk, które możemy nazwać aliantami. Ja już pomijam braci Węgrów, których się znalazło tutaj bardzo dużo, ale byli to wolontariusze, którzy woleli się nie ujawniać. W sumie myśmy naliczyli 42 narody obecne w tej całej gmatwaninie i po jednej, i po drugiej stronie. Pominę również Francuzów, którzy tu przyjechali, tak powiem, służbowo. Do nich należał taki jeden bardzo wysoki, co całą wojnę przesiedział w Ingolstadt, notabene z pewnym panem o nazwisku Tuchaczewski. I nazywał się Charles de Gaulle. I de Gaulle był zachwycony postawą Polaków, on wtedy był kapitanem. On bardzo szybko trafił do niewoli i właściwie wojnę przesiedział, więc niewiele zdobył i tu jakby nadrabiał zaległości. Ale był szalenie wdzięczny. On to pięknie wyraził, jak w latach 60. przyjechał do Polski. Ja go witałem wtedy. No, trochę dalej jak tą panią go widziałem. Wyjechał na placu, gdzie dziś stoi lotnik ze śmigłem, nazywany Rydzem Śmigły. Otóż on był zachwycony postawą Polaków i też na jego temat trochę wspomniał. Tu się zajmiemy tymi narodami, które walczyły o swoją niepodległość, przynajmniej tak jak my. Otóż pierwszym, no, czasami sztandarowym sojusznikiem był Petlura. Pamiętajmy, że w 1918 roku proklamują niepodległość i manifestują tą niepodległość walką dwa państwa ukraińskie. Jeden to jest tak zwana Kijowska Ukraina, czyli Ukraińska Republika Ludowa, UNR, a druga to jest zachodnioukraińska, czasami zwana Chałyczyną. Niezbyt poprawnie, ale przynajmniej się jakoś różni. Ukraina, Chałyczyna. I ta druga, ze względu na skrajnie antypolską postawę, została w zasadzie przez nasze wojska zmieciona. Były szanse dogadania się z tymi galicyjskimi, jak mówiono, Ukraińcami. Tyle tylko, że oni trochę szybciej dogadali się z bolszewikami. No i wtedy nasi to wykorzystali bardzo zresztą sprytnie i dostaliśmy zgodę od Antanty, żeby użyć armii Hallera, która była wyposażona no, prawie w całości przez Francję. Cały demobil swój nam przekazała. No i nie za bardzo myśmy ją mogli użyć do tych walk na wschodzie, wbrew interesom Francji. No ale jak się Berthélemy, który był wysłannikiem Francji, dowiedział, że Chałyczyńcy kolaborują z bolszewikami, a myśmy dostarczyli tak zwane twarde dowody, no to powiedział, w porządku, no to już możecie. I myśmy ich wyparli aż za Zbrucz, ale nikt ich oczywiście nie wymordował. Oni biednie się potem tułali, raz byli Ukraińcami przy białych, potem się przenieśli do czerwonych, potem z powrotem wrócili do nas, a na koniec poszli do Czech. No i jak wiemy, tam bruździli, ile wlazło. Natomiast to nas mnie interesuje. Z tymi jakby nie podjęto dialogu. Podjęto dialog z Ukrainą kijowską. Los tej Ukrainy był bardzo ciekawy, ale tutaj nie sposób go streścić. Ona odradzała się w czterostopniowo. Wydobyła się jakby w 17 roku z niebytu, kiedy runął cara. Wtedy wszystko się autonomizowało. Jak wam powiem, że około 60 państw zaczęło się tworzyć. Ja to kiedyś taką książkę widziałem, była niestety zbyt droga, w Irkucku byłem, gdzie te wszystkie państwa były spisane. Tam niektóre trwały kilkanaście dni, ale Tatarstan był wolny, Syberia była wolna, Czukotka była wolna, był nawet rząd niepodległej Jakucji. Wszystko wtedy było, tylko że oczywiście to gasło z bardzo prostej przyczyny. Finansowej. Tutaj Ukraina wytrzymała ten pierwszy okres, był tak zwany pierwszy uniwersał, jeszcze w 17 roku, kiedy określiła się autonomicznym regionem przyszłej Federacji Rosyjskiej.
Rosja nie miała być po caracie Rosją, tylko federacją, trochę pod patronatem, a może tylko w związku z Rosją, ale każdy tam miał Kaukaz Północny, przecież tak się wyzwolił, no i tak zwana Zakaukaska Republika Ludowa też na tym bazowała. Potem ogłoszono, że to jest państwo. Potem ogłoszono państwo stowarzyszone z Rosją. Wreszcie czwarty uniwersał dnia, zapamiętajcie tę datę. W rosyjskim kalendarzu, czyli juliańskim, był to 9 lutego, co nam nic nie mówi, 18 roku. Przepraszam, 9 stycznia 18 roku. Ale jak go przetłumaczymy na kalendarz gregoriański, to jest to 22 stycznia, czyli rocznica powstania styczniowego 1918 roku. Jak dobrze liczę, 55 lat. I od razu owa republika weszła w konflikt z Bolszewią ze względu na najazd. Siłą rzeczy stała się sprzymierzeńcem Polski. Dodam tylko, że w pewnym okresie tego całego zamętu, to jest koniec 19 roku, 919, jest takie miasto, dzisiaj się nazywa Nowogród Wołyński, ale kiedyś się nazywało Zwiachel. I udało mi się ustalić, że no tak jakbyśmy sobie wyobrazili, to jest rynek w tym Zwiachelu. To wyobraźcie sobie, że tak, tu są wojska Piłsudskiego, tu są bolszewicy, tutaj są denikinowcy, a naprzeciwko petlurowcy. Dosłownie w tym, cztery dzielnice tego miasta zajmowały cztery armie. I wiadomo z strategii wojskowej, że jak jest cztery wrogie siły, to one muszą się zredukować do dwóch. Ktoś z kimś przeciwko. No i ciekawe, czy zgadlibyście z tej układanki. No, Petlura, Piłsudski, każdy wie, ale co z pozostałymi? Słuchajcie, Piłsudski się wstrzymał i skazał armię ochotniczą rosyjską na zakładę. Bolszewicy natychmiast zgarnęli wojska z tego frontu i pogonili Denikina. Stąd Denikin, opuszczając Krym w jakimś tam francuskim okręcie, napisał pierwsze strony swojego właśnie pamfletu na Polskę. A pamiętajcie, to był półpolak, jego matka była z Aleksandrowa Kujawskiego. Kto spasił sowiecką władzę od gibieli? I pokazuje. Włod Piłsudski. Dlaczego? Dlatego, że cichce, Piłsudski nie chciał wchodzić w wojnę Rosjan z Rosjanami. To go nie interesuje. On zresztą pięknie to powiedział, jak go chciano wrobić w zamach na cara, gdzie jego brat niechcący wdepnął, w domu brata tamten spisek się. I on powiedział, że go car nie interesuje. Wiecie, jak to Ruskich wtedy wkurzyło? Od razu mu dali 5 lat bez wyroku Syberii. Jak można nie lubić najjaśniejszego pana? To samo tu. On się od tego odżegnał i to sobie między sobą załatwił sprawę. Natomiast dlaczego nie chciał łączyć się z Denikinem, jak wielu mówi? Dlatego, że natychmiast Antanta byłaby przeciwko nam, a Denikin nam wyznaczał granicę nawet gorzej niż dzisiaj, gdzieś między Chełmem a Lublinem. W związku z tym woleliśmy temu panu nie pomagać. I w tym momencie cała armia, pobita już i ciężko, wszystkie oni nie mieli rezerw. Więc armia walczyła do momentu, aż jej starczyło broni, a Rosja Sowiecka miała potężne zakłady putiłowskie, już nie wspomnę o Uralu, i mogła zawsze ściągnąć jeszcze. Ci nie mieli jeszcze. Wycofali się do Polski, ale zajęliśmy obszar Kamieńca Podolskiego i tam właśnie zorganizowała się armia Petlury w dwie dywizje, które potem ruszyły, razem z nami się ruszyły na wschód i razem z nami się cofały. Jedna z nich, czy jeden z oddziałów, Marko Bezruczki, obronił nam, i to dosłownie sam Marko Bezruczko dowodził, obronił nam Zamość. Niektórzy twierdzą, że to jest zadośćuczynienie za to, że Bohdan Chmielnicki kiedyś ten Zamość chciał zdobyć, ale mu się nie udało. Tym razem on obronił. I oczywiście we wszystkich sukcesach późniejszych Ukraińcy w jakimś stopniu uczestniczą. Na bazie tego ruchu w początku 20 roku trafiła do Wojska Polskiego taka trochę zbieranina z armii Judenicza, Bułaka Bałachowicza. Bułak Bałachowicz sam się zastanawiał, kim jest, ale ponieważ był Kresowiakiem, więc mógł być i Polakiem, i Białorusinem zarazem. On twierdzi, że gromadzi armię białoruską. Jego oddział był o tyle ciekawy, że to byli ludzie, jakby to powiedzieć, no, w różny sposób przez wojnę ciężko doświadczeni. W związku z tym oni go po prostu kochali. On jakby im powiedział, idźcie w błota Polesia, to by choć po szyję poszli. W ogień też by poszli. Naprawdę miał oddanych ludzi i był wataszką.
w ogóle nie mieścił się we żadnych regulaminach polskich. Ci generałowie się za głowę łapali, do Piłsudskiego lecieli, a on powiedział, zostawcie go, on już taki jest, przynosi pożytek, tylko trzeba mu zostawić swobodę. I to był klasyczny Zagończyk. Ale zasłynął czym? Potrafił stworzyć, choć przez chwilę, Białoruską Republikę Ludową autentyczną. Białoruś ogłasza niepodległość w takim tak zwanym po rosyjsku, kto to z was jeszcze pamięta, może pierzchodny period, znaczy taki przejściowy okres przejściowy, kiedy sowiecka władz już się cofa, Niemcy jeszcze nie nadeszli, 25 marca, Dzień Niezależności, prawda? To jest właśnie 1918 roku. Z tym tylko, że nie było terytorium, bo ledwo wyszły bolszewicy, weszli Niemcy. Niemcy pozwolili jakoś organizować się Białorusinom, ale no, powiedzmy bardzo ściśle. To tak przypominało trochę Królestwo Polskie z 1916 roku, kiedy ogłoszono nam tutaj wskrzeszenie, a tak naprawdę niewiele można było wskrzesić. Natomiast tutaj, po zakończeniu walk Wojska Polskiego, nastąpiła jedna z piękniejszych scen w naszej historii narodów Rzeczpospolitej. Oto Polacy oddali broń Białorusinom i mówi, a teraz wyjdźcie już walczyć, my nie dalej nie możemy. Tu jest koniec, rozejm jest, my możemy tutaj stać, a na Słucz i na inne idźcie wy. I rzeczywiście oni poszli, utrzymali tę republikę no, do stycznia 21 roku, tak samo jak drugi pochód zimowy na Ukrainie, to tak równolegle szło. I niestety no, sojusz zaczynał być już coraz bliższy, pamiętajmy, że Sowiecki Sojusz zawiąże się dopiero na Sylwestra, właśnie w Wigilię Sylwestra 1922 roku. Za rok Putin rozpocznie wielkie obchody stulecia Związku Sowieckiego. Ciekawe, czym zechce je uczcić. Czy pod bojem Ukrainy, czy Bałtów, czy nas? Może wszystkich naraz. Ale będą to takie obchody, że Europa popamięta. W związku z tym my się musimy na nie przygotować. I oczywiście Białorusini zaopatrzeni przez Polaków, przynajmniej tą pierwszą amunicję i broń, byli w stanie wytrzymać jedynie te 2-3 miesiące, po czym kolejno cofano się. No, tu się nasi przodkowie nie najlepiej obeszli z braćmi Białorusinami, bo dali im Puszczę Białowieską do wycinania. No, chłopcy przynajmniej nie biedowali, bo bieda była zaś ogólna wtedy, wszyscy. No, na przykład jeden z obozów jenieckich w Tucholi skończył dokładnie odwrotnie niż Katyn, niż w Kozielsku. Wyszedł ten komendant i powiedział: panowie Rosjanie czy Sowieci, rozejdźcie się po domach i tam dostaniecie żywność za pracę. Dzięki temu oni przeżyli, bo on nie miał po prostu wyżywienia, przy tym szalała jeszcze się wtedy Hiszpanka. Co to jest Hiszpanka? No to my już z grubsza wiemy na COVID-zie, tylko ich umierało o wiele więcej. I nie było na to żadnych masek, ani powiem żadnych, po prostu trzeba było ją przetrzymać. Ale pomijając te dwa narody Rzeczpospolitej, to jest ważne, duża część Polaków zaczęła ich traktować jak nie tylko towarzyszy broni, ale w zasadzie, że walczymy o jedną ojczyznę. Tu przypomnę plan Piłsudskiego tylko krótko, stworzenia trzech, a później czterech państw, które miały tworzyć konfederację. One miały być niepodległe, tylko że miały być tak skonfederowane, żeby się i Rosji, i Niemcom udało przeciwstawić. No trudno było Białorusinom namówić przeciw Niemcom, bo niewiele do nich mieli, Ukraińców też, no i trudno było Polaków z Wielkopolski namówić przeciw Rosjanom, chociaż mało brakowało, aby tam też doszli. I w tej sytuacji plan zakładał powstanie niepodległej Ukrainy, no tam gdzie ona jest, ale Litwa z Białorusią miało tworzyć jedno państwo z Wilnem w środku. Ani Litwini na to nie mieli ochoty, ani Białorusini. Ostatecznie się to rozpękło, powstała Litwa Kowieńska, no i awantury o Wilno z grubsza znacie. Natomiast obok, i ten plan się zawalił, tutaj Endecja wkroczyła, która ogłosiła, że żadne takie, ma być polskie państwo. Nawet cofnięto się o 100 kilometrów od tego, co zdobyto w październiku 1920 roku, żeby było mniej tych mniejszości. Mińsk oddano, co skończyło się potem rzezią całej polskiej, nie tylko zresztą polskiej, bo i w dużej mierze białoruskiej ludności tego miasta. Stało się ono miastem sowiecko-rosyjskim i tak dalej. Można było dosłownie o kilometry wyzwolić ponownie Kijów i tam odtworzyć Białoruś. Piłsudski powiedział krótko, Polacy nie chcieli. Tu
miał rację, rzeczywiście nie bardzo chcieli, nie bardzo rozumieli, a jeden z oficerów wypowiedział się w ten sposób: no jak można wspaniałego królewskiego orła białego kalać jakimś tryzubem? No więc macie krótką taką scenkę, choć nie jest to reprezentatywna za bardzo, wielu Polaków z Ukraińcami świetnie współdziałało, na przykład we Lwowie się dogadaliśmy. I nieznany żołnierz, który nam się trafił ze Lwowa, no nie jest z walk z Ukraińcami, tylko jest spod Zadwórza. Czyli gdzie wspólnie Ukraińiec i Polak no, bili bolszewika i sami zostali rozsiekani szablami. Natomiast po porozumieniu z Sawinkowem, czyli takim socjalistą rosyjskim, to jest ta trzecia Rosja, o której pisze profesor Andrzej Nowak, bardzo przeze mnie ceniony, powstają trzy ugrupowania rosyjskich patriotów. I to jest bardzo ważne. Dlatego ta wojna nie jest polsko-rosyjska, tylko jest polsko-bolszewicka, bo Rosjanie są po naszej stronie. Jest Armia Frołowa nie Ponomarienko, zaraz sobie przypomnę, się wymknął, z Peremykina, która jest rosyjską armią narodową, tak byśmy ją mogli krótko nazwać, pod czerwono-niebiesko-białą flagą. Dzisiaj przez Rosję nazywaną KGB, Krasno, Gołubi i Biały. Oraz dwa oddziały kozaków. Kozacy się w ogóle zachowywali oddzielnie, trochę jak oddzielny naród do dzisiaj. A mianowicie byli kozacy dońscy i Jakowlewa kozacy kubańscy, którzy nawet w filmie 20 rok tam w pewnym momencie ten, co grał Bohuna, właśnie grał takiego kozackiego wataszkę. Z tych. I to były bardzo porządne oddziały, trzeba przyznać. Szczególnie te kozackie odegrały rolę. Z Rosjanami była jeszcze jedna armia. Wybrał mi się na B, teraz sobie. Bredowa, która nie walczyła po naszej stronie, ale została przez nas przepuszczona na Krym. I tam posłużyła Wranglowi do odtworzenia siły zbrojnej, która mogłaby się ewentualnie przeciwstawić. I tu trzeba dodać pewną rzecz, która działa na korzyść już rozróżniwszy bolszewików od Rosjan. I że bolszewicy byli antyrosyjscy, bardziej niż my, to sobie trzeba powiedzieć, nawet jeśli w skład bolszewika wchodzili Rosjanie, to w myśleniu bolszewickim, a szczególnie w praktyce bolszewickiej, narodowość i rodzina nie miały znaczenia. Stąd też tam mógł być miszmasz nie wiadomo jaki, nie brakowało niestety Polaków, ale ich za Polaków uznawać nie można. Natomiast były sytuacje, w której pułki rosyjskojęzycznych chłopów nagle się zorientowali, że walczą nie wiadomo o co, ubili swojego lub aresztowali lub odebrali mu władzę komisarza wojskowego czy politycznego i szli do Polaków, nawet nie okrążeni. Oddawali broń, mówią, my z wami walczyć nie chcemy. Wiecie, że ich szczególnie potraktowano w obozach jenieckich. Oni mieli oddzielne obozy, żeby ich tamci nie pobili. I byli traktowani, no mówiąc delikatnie, jako neutralni. Ewentualne pytania po wystąpieniu prelegenta, potem pytania do drugiego prelegenta, także po jego wystąpieniu. Dobra, jesteśmy w momencie, w którym trwa najbardziej dynamiczny moment i przesilenie. Jak wiemy, Piłsudski zachował się, i tutaj mało kto wie, jak Napoleon. A on nie czytał żadnych opowieści o Napoleonie. Nie ciekawiły go tam życiorysy, pełne anegdot, to będą zresztą wesołe, niektóre nawet prawdziwe. On czytał korespondencję. Jak ja oglądałem bibliotekę Piłsudskiego, jego córka udostępniła, to tam była correspondance de l'Empereur Napoleon i jakie rozkazy wydano. Po prostu się z tego uczył. Ja wiedział, że rozkaz ma być krótki, zwięzły i konkretny. I tak mniej więcej postępował. Pamiętajmy, że wielkie zwycięstwo 20 roku zawdzięczamy manewrowi, którego armia polska nie wykonała w 1831 roku, gdy nie Tuchaczewski, a Paskiewicz szedł na północnym Mazowszem, okrążając Warszawę. Tam mu oczywiście Prusacy w tym czasie pomogli, więc to była trochę inna sytuacja. Niemniej widzimy wyraźnie, że gdyby wtedy plan generała Chrzanowskiego wykonano, to byłby przynajmniej wspaniały sukces. Poszlibyśmy pewnie do niewoli, no ale w glorii sławy, a nie z Ostrołęką, którą żeśmy chociaż nie Ostrołękę się ostatnio uważa za nierozegraną bitwę ze wskazaniem na Rosję. Po prostu po bitwie Polacy się zachowywali jak przegrani. Rosjanie zresztą też, tylko oni to ukryli.
Dybicz umarł na zarazę, cholera wtedy panowała, w przekonaniu, że przegrał bitwę, że on się carowi nie ma co na oczy pokazać. Dopiero Paskiewicz przechwycił. Paskiewicz, żeby objąć tam dowóz, on musiał przez Prusy, przez Królewiec przejechać, bo go inaczej nie chcieli puścić. Nie w tym rzecz. Rzecz, gdy Piłsudski podejmował decyzję manewru znad Wieprza, czyli tego fundamentalnego uderzenia, które przecięło, jakby to w podbrzusze smoka uderzyło. Kto z was zna Hobbita Tolkiena, to wie, że ten smok został ustrzelony taką jednym miejscem, gdzie mu tam się obluzowała jakaś wkładka. No to dokładnie tak, żeśmy Rosję zatwili. I jest taki obraz, gdzie nad jego głową jest portret generałów Powstania Listopadowego. I oni mu wyraźnie pokazują, tu, to niewykonane wtedy zaniedbanie musisz teraz nadrobić. To jest słynny 6 sierpnia 1920, nie 14 roku. I w tym momencie Piłsudski podjął tą decyzję, ryzykował wszystko. Przepraszam za męskie określenie, ale jak cholera. Gdyby mu weszli wtedy Ruscy na głowę, to była druga klęska. Tyle tylko, że on wiedział, co Rosjanie myślą i co Rosjanie robią. I gdy cztery armie się skupiły na Warszawie i między innymi się między sobą pobiły, tak mówiąc, w nocy z 14 na 15, to on spokojnie odczekał jeszcze 15 i 16 po prostu jak w masło rozciął armię sowiecką. Klęska była... Wracamy do sojuszników. I teraz pozostaje, że w tym momencie Wrangel robi kontrofensywę, rusza znad przesmyku krymskiego, no mówiąc krótko, idąc nam z pomocą. Tak szczerze mówiąc, to jest jedyna pomoc wojskowa, jaka nas w ogóle spotkała wtedy. Poza oczywiście Węgrami, którzy są bezdyskusyjni, no ale oni nie mogli swojej dywizji kawalerii przerzucić, bo Czesi im oddzielali nas od nas. No byli wtedy w bardzo złej sytuacji pod Rianą. Natomiast przysłali nam broń, to Wrangel jest w zasadzie wtedy sojusznikiem. Tak go należałoby ocenić. I potem nawet były takie, niektórych Rosjan tu przyjęto na zasadzie, no słuchajcie, myśmy wam pomogli, to wy nam teraz też. Chociaż jak to wiecie, bez nadmiernego entuzjazmu i bez nadmiernego rozgłosu. Armia Bredowa nie wzięła udziału, tylko wycofała się przez Rumunię i wylądowała na Krymie. Natomiast armia Peremykina, dońskich kozaków i kubańskich kozaków Jakowlewa jak najbardziej uczestniczyła w manewrach, tylko że to nie były, właśnie do dzisiaj nikt nie wie, ile ich było. Jedni, którzy są zwolennikami czy też entuzjastami tego międzynarodowego sojuszu, podwyższają wartość, biorą wszystkich w zasadzie pod uwagę. I nie mówią, że tak do boju to weszło tak połowa tego, co była. Więc około 1500-1200 na każdą armię. No do 6000 liczyła armia Peremykina, więc z tego może 3 do 4 walczyło. I ci nie trafili do obozów internowania. Oni się po prostu rozpłynęli. Każdy z nich znalazł jakąś inną drogę. Wszystko to się spotkało gdzieś we Francji. Ja byłem w takim ośrodku w Nicei. Bardzo mile Polaków wspominam. Tak, Polacy nam umorzyli. Ja się wtedy pierwszy raz dowiedziałem, że oni byli po naszej stronie, w 20 roku. I warto o tym pamiętać, żeby z wojny bolszewickiej, która jest walką z międzynarodówką, i to zwyrodniałą międzynarodówką, antynarodową, walczyło 5 narodów. No, w zasadzie na tym mógłbym zakończyć, gdyby nie pewien wstydliwy dla nas, mianowicie armie i białoruska, i ukraińska po przegranych swoich marszach w głąb swoich własnych ziem musiały wracać, to zimą nastąpiło, i zostały najbezczelniej czy najprościej internowane jako armie obce. To było niedotrzymanie układu z Ukraińcami, ja to uczciwie jako Polak mówię, no nie da się mówić. Z tym tylko, że Piłsudski już na to nie miał wpływu. Wykorzystano to niepowodzenie Piłsudskiego do sierpnia. Nie za bardzo mu policzono zwycięstwo później. Pamiętajmy, większa bitwa była nad Niemnem nawet niż pod Warszawą, no ale Warszawa była przełomem, więc to się troszeczkę inaczej ocenia. Ostatecznie w 22 roku Piłsudski został zawiadomiony przez jednego z takich właśnie, jakby to określić, internowanego Ukraińca, oficera ukraińskiego, i pojechał tam do nich. To było pod Kaliszem w Szczypiornie i prost powiedział: panowie, ja was przepraszam, ja was bardzo przepraszam, to nie tak miało być. To miała być sojusznicza armia sojuszniczego państwa.
rozwalenie tego systemu piłsudskiego, w którym niestety wielu Polaków brało udział, bo uważało, że na co nam oni, skoro się wojna skończyła, no jest w dużej mierze genezą, nie przyczyną, genezą, potem takiej nienawiści do Polaków, jaką okazali Ukraińcy w II wojnie, a niechęci niektórych Białorusinów w I wojnie. No jako puentę dodam coś, co może być szokiem dla wielu, przynajmniej informacyjnym. Mianowicie przyszedł rok 43. Armia Andersa odeszła, wojska sowieckie formują z kresowiaków, czyli mieszaniny Polaków i Białorusinów. Ukraińcy raczej się w to nie mieszali. Armię Kościuszkowską. Notabene ten Kościuszko akurat bardzo dobrze pasował do przymierza białorusko-polskiego. I próbują pod wsią Trygubowa. Szczerze jest znana jako Lenina. Nie, Lenina było dalej. 20 kilometrów. Byłem tam, oglądałem. Lenina nazwano fałszywie. Pod Leniną też była bitwa, tylko powietrzna. Tam Normandia Niemen francuska brała udział. Natomiast Trygubowa jest nieco wyżej i Połzuch. I tam 12 rzucono to wszystko bez osłony artyleryjskiej. Właściwie z bardzo niewielką, bo ciężarówki gdzieś w błocie utknęły, jak to u ruskich. I nie doszukiwałbym się tam złośliwości, właśnie, którzy twierdzą, że celowo. Nie. Po prostu był bajzel, nasi poszli naprawdę w ciemno i doszło do sytuacji, w której 2 dni trwała bitwa, gdzie wywalczono kilka kilometrów kwadratowych bronionych przez i Białorusinów, i Polaków. Ponieważ Polakach w 25. rocznicę nazwę wsi Trygubowa zamieniono na wieś Kościuszkowo, ja to nazwałem bitwą pod Kościuszkowo. I to jest pierwszy wyzwolony obszar przyszłej wolnej Białorusi. Te 2,5 kilometra, w których 3,5 tysiąca wspólnych kresowiaków i Białorusinów, i Polaków padło. Tam jeszcze miało miejsce jeden szczegół, proponuję sprawdzić to na YouTubie. Jeden z świadków relacjonuje. Wysłano zwiad, z którego połowa od razu uciekła do Niemców, ale druga wróciła. Bolszewicy z wściekłości złapali tych biedaków, co wrócili, i postawili ich przed sąd. Dokładnie 3. Osądzili ich w 15 minut i do rozstrzelania. Podszedł ten ksiądz Kubś z krzyżem. Jeden komunista nie całuje krzyża. 2 pocałowało. Padła salwa. Tych 2 zabito. Ten, co nie całował, przeżył. Wiecie, jaka jest konkluzja? Ci 2 w tym momencie stali się świętymi. Wyznali wiarę i zginęli. I to jest fundament tej niewielkiej, 2-dniowej Rzeczpospolitej Kościuszkowskiej na Białorusi. Dziękuję za uwagę. Tak, ja chciałem bardzo podziękować doktorowi Jabłonce za interesujące wystąpienie z równie interesującymi dygresjami. Ja sobie pozwolę może tylko dodać, że mówiąc o tych sojusznikach Polski w 1920 roku, mówiąc o Rosjanach, rzewskim generale Pieremikinie, tu trzeba wspomnieć o tym, że oni mieli potężny problem polityczny, ponieważ pomaganie Polsce oznaczało, że muszą zrezygnować z własnego imperializmu, że muszą zgodzić się na ten plan, w imię czego była ta wojna. No także w imię tego, żeby cała Europa Środkowa była wolna od imperializmu moskiewskiego, a nie wyłącznie Polska, tak? Czyli musieliby się zgodzić na niepodległą Ukrainę i Białoruś. I byli tacy Rosjanie, którzy się na to godzili. Poza tymi dowódcami, o których tutaj mowa, tutaj trzeba wspomnieć o pewnym patronie politycznym tego wszystkiego. Ponieważ Pieremikin miał patrona politycznego, był nim Borys Sawinkow. Borys Sawinkow, można powiedzieć, filar tej trzeciej Rosji, rozumiecie, ani białej, ani czerwonej. Błękitną. Tej Rosji, która godzi się na rezygnację ze swojego imperializmu i będzie budowała własne rosyjskie państwo narodowe. No, niestety trzeba powiedzieć, że no to nie Sawinkow porwał duszę Rosjan i na nieszczęście, na pewno na nieszczęście nasze, tak? Ale także chyba na nieszczęście samych Rosjan, bo przecież gdyby to on wygrał, a nie Lenin, to ich historia potoczyła by się zapewne lepiej. A tak ten naród płaci cenę za własny imperializm także. To jest tytułem dygresji może. Wspominam o tym także dlatego, że w zeszłym roku ukazała się w Rosji bardzo interesująca kolejna monografia Borysa Sawinkowa.
całkowicie nowoczesna. Kto tam z panów czyta po rosyjsku, z państwa, przepraszam, czyta po rosyjsku, to może ją przeczytać. I to jest tyle tytułem uwagi. I teraz proszę ewentualne o pytania do prelegenta. Jeśli nie ma, to rozpoczniemy następne. O ewentualne pytania bym prosił. Jest. Proszę. Wiesz, ja mam takie pytanie, bo powiedział pan o naszych sprzymierzeńcach. A co było, jeżeli chodzi o wrogów, ktoś miał postawę ludności żydowskiej? Czy są jakieś relacje, jak się Żydzi... Tak, tylko ich nie można traktować jak sprzymierzeńców czy przeciwników, dlatego że to była ludność, tak jak Ormianie polscy. To była ludność, która się... Owszem, ona była odrębna, tyle tylko, że no nie miała reprezentacji politycznej. Więc nie było oddziałów żydowskich, chociaż Żydzi... Oni się podzielili na trzy grupy. Z tym, że największa była oczywiście ta środkowa. Jedni dość masowo poparli komunę i wielu z nas uważa, że wszyscy Żydzi poparli komunę. Kapitalnie to rozsądził Janek Żarek, który powiedział, że wprawdzie Żydów, którzy poparli komunę w stosunku do całej ludności żydowskiej było niewielu, ale było ich bardzo wielu wśród komunistów. To gdzieś około połowy. Z prostego powodu. W pewnym sensie, dodaję, bo już nie będę rozpatrywał w jakim, komunizm jest to ateistyczny judaizm. Jest to Królestwo Boże bez Boga. Czyli sami se zbudujemy i tak dalej. Czyli pewna projekcja w przód, za którą się płaci teraz cenę. Oczywiście ta projekcja to była Fata Morgana, ona zniknęła, a nędza została. Drugą grupę stanowili Żydzi patrioci, którzy walczyli normalnie w legionach i stanowili około 790, ich naliczyliśmy do tej pory, czyli musiało być więcej. A trzecia grupa była neutralna, która nie bardzo wiedziała, gdzie się ma podziać i bardzo często była szczypana, jak nie z jednej, to z drugiej strony. Natomiast nie było czegoś takiego, próbowano, rzeczywiście były komitety, które chciały judeopolonię, ale to za czasów niemieckich, jak jeszcze Niemcy tutaj szwendali się po ulicach, to rzeczywiście i to chyba sztab niemiecki inicjował. Ja czytałem taką broszurkę, niby list Żydów polskich do Niemców, że my tutaj, Żydzi z Niemcami, tu z wami, braćmi, tych Polaków za mordę weźmiemy i tak dalej. W sensie, o Boże, ale taka antypolska, polakożercza. Ale patrzę na sam koniec, sztab generalny wojsk Wehrmachtu, Herren, coś tam i tak dalej. No już wiedziałem, że jest to po prostu podkładka. Kto jest antysemitą, może się tego przyczepić, kto nie, też nie musi. To nie są fakty stwierdzone. I w związku z tym to neutrum najbardziej decydowało w pewnych sytuacjach. No były sytuacje rzeczywiście zdrady. No przykład najbardziej dramatyczny z Płocka, gdzie na balkon wybiegł rabin i coś zaczął wymachiwać rękami. No jego nieszczęście, że on w ogóle wybiegł. Skutek był taki, że kawaleria w miejscu, gdzie on wybiegł, skręciła pod kątem prostym i dopadła od razu główny rynek katedralny. No i posądzono go, że on pokazał drogę po prostu, którędy trzeba iść. On twierdził, że nie, że on się właśnie modlił i wymachiwał tymi rękami. No i nie sposób było rozstrzygnąć, rozstrzelali. Nie pamiętam, jak on się nazywał, nie Szudrich, tylko Szapiro. I go rozstrzelali. Potem były problemy, że może niesłusznie rodzina twierdziła, że nie, że on był antykomunistyczny i tak dalej. No ale byli tacy, którzy się cieszyli. No i wtedy Polaków brała, tak powiem, krew zalewała. Więc Ormian, Tatarów, Karaimów i Żydów należy tak samo traktować. Pamiętajcie, że duża część Żydów była Polakami. Ale w Polsce byli Żydzi rosyjscy nawiezieni, że nic z Polską nie mieli wspólnego. I ci się cieszyli na przykład, że wreszcie będziemy mogli normalnie po rosyjsku rozmawiać, wrócą stare czasy. I byli Żydzi niemieccy, z których kolei ubolewali, że Niemców nie ma. Pamiętajmy, tam się nie pokrywa, nie ma czegoś takiego jak narodowość żydowska. Jest religia żydowska w różnych narodach. Ona się dopiero narodowość tworzy pod wpływem Żebotyńskiego i całego tego ruchu, ale to jeszcze nie te czasy. Więc tak jak przy Tatarach, tak i tu musimy ich po prostu z boku zostawić. To nie są narodowi sojusznicy. Kolejne pytanie, proszę. Proszę bardzo. Ja bym się chciał zapytać o właściwie powody, dla których Czechy nie przypuściły dostaw uzbrojenia, amunicji. No, bracie, poruszyłeś puszkę z Pandorą. To jest jedna z większych klęsk naszej narodowej demokracji. W 1908 czy 10 były tak zwane obchody cyrylometodiańskie. I wtedy polscy narodowcy zawarli przymierze braterstwa, no i wszystko, co tam najświętsze, z Czechami. Że będziemy się wiecznie lubić, że granica to w ogóle to tylko przyjaźń. I rzeczywiście polska strona głęboko w to uwierzyła. Tymczasem
Gdy przyszło co do czego, Czesi nam, mówiąc nieładnie, a treściwie, podiwanili no, to, co nazywamy dziś Zaozie. I to, że oni jeszcze akurat to zagarnęli, pobiedali, to zrobili podstępem. To było najgorsze, był szok dla Polaków, że Czesi nas mają za wrogów. A oni sobie wykombinowali taką teorię, która łączyła, zgodę dostali Ententy na przywrócenie granic historycznych, a nie granic etnicznych, bo mieli te 2 miliony Niemców. Więc owszem, to grało rolę tam, gdzie były Czechy historyczne. Natomiast Śląsk był akurat nie czeski, tylko przypadkiem został się po zaborze całego Śląska kiedyś, tam za czasów Kazimierza. I teraz wypadało tu zastosować granicę etniczną dla świętego spokoju. Za ten niewielki obszar, on jest 30 km szeroki, Czesi stali się zaciętymi wrogami. I tu, na swoją własną zgubę, zablokowali wszelki transport, który byłby najkrótszy. Słuchajcie, tam nad granicą, to już chyba była granica wtedy, między Słowacją a Węgrami, czyli Czechosłowacją, bo już Słowacy się poddali Czechom, 60 tysięcy konnych Węgrów czekało. Ta dywizja naprawdę wyrwała, gdyby Lwów wpadł, ona by się przerwała bez pytania Czechów, znaczy po czeskich głowach. I nie mogła przejść, bo Czesi się uwzięli, że nie wypuszczą. Duża część Czechów, nie wszyscy, ale duża część, z Masarykiem, Garikiem, jego Tomasem, była Słowianofilami. Jak to należy rozumieć? Panslawistami może być. Tak, tak, tak. Znaczy słowianofilstwo jest szerokie, ale panslawizm jest... Pan Slawis zakładał przewodnictwo Rosji nad wszystkimi narodami słowiańskimi. I im się wydawało, że bolszewicy będą właśnie takimi przewodnikami słowiańskości. Tymczasem bolszewicy, czego najbardziej pragnęli, to jak najszybciej stać się Niemcami. To jest zdumiewające. Słuchajcie, język niemiecki w państwie sowieckim, międzywojennym do 40, był obowiązkowy. Pismo Święte, kapitał był po niemiecku, więc się wszyscy uczyli. Imiona niemieckie dzieciom nadawano. Potem się w niektórych filmach rosyjskich, kto ma dobry słuch, to wyczuje się, naśmiewano się z tych imion niemieckich. Ale wtedy to była mania potężna, a najważniejszym narodem w państwie sowieckim byli wołżańscy Niemcy, których potem bezpardonowo rozwieziono po całej Syberii. I do dzisiaj tam w Syberii, razem z Polakami rządzą. Otóż Czechy, jakby to powiedzieć, nie zdały egzaminu. Same sobie na głowę ściągnęły wtedy wrogość. Były tak przekonane, że im nic nie grozi ze strony Niemców, że Austrię to oni sobie już trzymają pod butem, że potem Polacy ich zostawili na lodzie w ich krytycznej sytuacji, ale tylko do pewnego momentu. Gdy Czechy i Morawy zostały zajęte przez Hitlera, natychmiast w Polsce powstał i rząd, i korpus czesko-słowacki. Ale to już inny temat. Czyli jeszcze jakieś pytania tutaj może? Ale ze smutkiem stwierdzam, że szkoda, że wtedy Czesi, to się nazywało nieprzychylna neutralność. Czyli będziemy mieli cztery postawy. Przychylność pełna, czyli Francja i Węgry. Dalej, no i oczywiście i sojusznicy. Przychylna neutralność to będzie Rumunia. I Łotwa, bardzo warto pamiętać Łotwę. Łotwa zajęła kilkaset kilometrów kwadratowych Brasławszczyzny i oddała nam potem. No myśmy się wycofali oczywiście z Dyneburga, też nie próbowaliśmy. Tu Piłsudski był bardzo konsekwentny i naszym nacjonalistom zablokował zabieranie czegokolwiek Łotysza. Bardzośmy się dobrze dogadali. Proszę. Okay. Chciałbym zadać pytanie dotyczące wszelkiej współpracy Polski z Japonią. A, to no nie wtedy. To znaczy, był jeden taki przypadek, wysłanie do Polski resztek Brygady Syberyjskiej, oddziału majora Rumszy, który akurat... Tylko to nie ma nic wspólnego z Japonią, to z Chinami. Tak, to za krótko powiem. Otóż pod Klukwienną w lutym, 10 lutego chyba, tak, 20 roku została otoczona cała dywizja syberyjska, która się po prostu nie przebiła. Chyba piąta z kolei. I wtedy poddał się tam Czuma, natomiast Rumsza, czy Rymsza, jak niektórzy piszą, rozebrał kilkanaście wagonów i zbudował z nich sanie. Gdzieś nałapano konie, które tam były, zaprzężono i 2,5 tysiąca do 3 tysięcy tychże właśnie, najbardziej zresztą zagrożonych. Pamiętajmy, ta dywizja straszliwie obładowała się rodzinami polskimi. Więc tam były kobiety, dzieci, krowy nawet jechały w jednym z wagonów.
I tu jest właśnie pandan do kolegi pytania. Czesi zamrozili lokomotywy na torach. Wiecie, tutaj zamrożona lokomotywa, ona dwa razy tyle waży, jak ta woda tam zamarzi. Pootwierali tam te wszystkie luki, wyrzucili opał, no i nie było jakiej ruszyć tam. Chodzi o Korpus Czechosłowacki na Syberii. Korpus Czechosłowacki, wycofując się, poświęcił Polaków. Za to mieliśmy do nich, już doszły wieści, że tam jakieś strzelanina Polski z Czechami na granicy, no bo mieliśmy krótką wojnę w 19 roku i najpierw nieprzychylny stosunek, a na końcu był wrogi stosunek tego korpusu, który w końcu wycofał się tam do Władywostoku, kradząc zresztą po drodze kilkaset ton złota. Jeden czy dwa wagony im się udało ukraść, założyli potem sobie bank legionistów. Tymczasem Polacy przedarli się. Klukwienna jest na wysokości Krasnojarska. 20 km na wschód od jest Krasnojarska. Byłem tam. Chcemy tam w ogóle postawić jakiś pomnik. No to będę muszę powiedzieć, że za czasów Putina wszystkie pomniki armii czeskiej, która się tam tędy przemieszcza, czeskosłowackiej, zostały poprzewracane. Piękny głaz był, że tu Czesi i tak dalej w Tomsku i ten głaz jest po prostu tak przewrócony. Także oni tam to nam nie mogli nic zniszczyć, bośmy nic nie mieli. Ale ja już zaznaczałem, gdzie będziemy mieli. Więc Klukwienna jest jedna. Stamtąd przedostali się do Irkucka. Zamarznięty był Bajkał, więc piorunem tak nasiagło do Posolska i stamtąd już można było koleją, bo trwała dalej, dotarliśmy do portu Tientsin. Tientsin jest gdzieś tak niedaleko Pekin, jakby to powiedzieć, jakby Gdynia przy Warszawie. I z tego Tientsinu statek Jarosław, francuski zresztą, zabrał ją, tą dywizję i przez kanał Suezki wiosną 20 roku przewiózł ją przez Brest, a potem do Gdańska. I słuchajcie, rozbrajała nas krasnojarska, syberyjska dywizja pod Krasnojarskiem, znaczy jakaś tam syberyjska, która potem wyruszyła na front zachodni, na Polskę. I pod Brodnicą, nie uwierzycie, oni się spotkali. Ci, którzy ich aresztowali pod Klukwienną, z tymi, którzy się nie dali aresztować. I doszło do kontrataku naszych Sybiraków na ruskich Sybiraków, na bolszewickich Sybiraków. No i tu już nie muszę mówić, nasi tym razem wygrali, czyli wzięli, ale ich było 2,5 tysiąca, to tyle mniej. Niestety je niedźwiedzicy nie przywieźli, to z Murmańska nam przywieźli, no ale przywieźli piękną epopeję. Tak to wyglądało. Także z Japonią to nie miało wiele, chociaż Japończycy bardzo przychylnie traktowali Polaków. Taki szczegół wam opowiem z Ulan-Ude, czyli Wielkie-Udińska. No właśnie a propos, ktoś pytał o Żydów. Zapytałem, gdzie tu się mieściło NKWD, znaczy WCK. Nie, przepraszam, odwrotnie było. Gdzie synagoga? A on mówi tam, gdzie WCK. Ja mówię, dlaczego? Bo wszyscy Żydzi stali się czekistami. Tak nie wielkojańskie, to jest taki drobny przykład. Tak, czyli do naszego prelegenta jeszcze jakieś pytania może? Jeżeli nie, to ja sobie tylko pozwolę uzupełnić to odpowiedź na pytanie kolegi odnośnie Czechów. Tutaj trzeba warto pamiętać o jednej rzeczy, że przez Śląsk Cieszyński, który jest mikroskopijny, to jest 1000 km², czyli to jest bardzo mało, to są dwa powiaty, prawda? Wtedy przychodziła jedyna linia kolejowa, która łączyła Czechy i Słowację. W związku z czym, ponieważ Czesi mieli tą ideę czechosłowakizmu, tak? To znaczy, że Czesi i Słowacy są jednym narodem i tworzymy Czechosłowację, znaczy wtedy się miało nazywać ČSR, tak? Czesko-Słowenska Republika. I ta linia była im jakby, no, uważali, że jest im bardzo potrzebna dla celów jakby państwowych tutaj, więc to na pewno też działało, poza tymi panslawistycznymi sympatiami, które bardzo dużo Czechów podzielały. I wszystko to razem wzięte, a zwłaszcza podzielał Tomasz Garrigue Masaryk, czyli ówczesny premier, znaczy prezydent, przepraszam, tak? Więc jakby wszystko to razem wzięte sprawiało, że postawa Czesko-Słowackiej Republiki była w stosunku do nas niechętna. To trzeba sobie jasno powiedzieć i bardzo nam szkodząca. To jest smutne, ale to po prostu trzeba powiedzieć, gdy się o tym mówi. Że postawa Słowaków od razu wtedy była bardzo pozytywna. Ale no, Czesi musieli okupować tych Słowaków. Nie oni decydowali, powiedzmy sobie szczerze, po polityce oni już niewiele mieli do tego. Generalnie przez cały pierwszą Republikę Czechosłowacką, czyli do Monachium, o polityce decydują czeskie, praskie elity, tak. A na pewno nie Słowacji. Tak już w największym skrócie. A resztę znajdzie pan w jakiejkolwiek dobrej historii Czechosłowacji, których kilka się ukazało. O pan Marek Kamiński opisuje te rzeczy. Teraz tak, jeżeli nie ma pytań do naszego prelegenta, to ja bym prelegentowi bardzo podziękował teraz.
I teraz ja bym prosił może... A teraz bym prosił może naszego drugiego prelegenta. Posiadaj na miejscu, proszę. Który powie nam krótkie wystąpienie na temat, czym walczono. Mówimy o wojnie, świętujemy rocznicę wojny, świętujemy rocznicę zwycięstwa. Pasuje tutaj przypomnienie, czym właściwie to walczone. Przedstawić Państwu arsenał strzelecki walczących stron podczas wojny polsko-bolszewickiej. Skupię się oczywiście tutaj na broni piechoty, bo jak wiadomo arsenał strzelecki można jeszcze wziąć pod uzbrojenie lotnicze, pod uzbrojenie wozów bojowych, natomiast nie mamy dzisiaj tyle czasu, żeby prezentować tak szeroko tę tematykę. Może tak na początek od razu powiem, jak bym to podzielił. Ze względów, że podstawowym uzbrojeniem żołnierza szeregowego w tamtych czasach był karabin powtarzalny, więc może bym tutaj skupił się najpierw na przedstawieniu karabinów tego typu obu walczących stron, po czym później przeszedłbym do broni zespołowej, czyli ręcznych karabinów maszynowych, lekkich karabinów maszynowych i ciężkich karabinów maszynowych. Na końcu oczywiście wymienię tylko jeszcze broń krótką, która jak wiadomo większego udziału jakiegoś czy znaczenia w działaniach na polu bitwy nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Więc tak, najpierw bym przedstawił oczywiście stronę polską. I jeśli chodzi o stronę polską, to różnorodność arsenału strzeleckiego nowo powstałego Wojska Polskiego wiązała się z integracją oficerów i żołnierzy służących wcześniej w trzech różnych armiach zaborczych: rosyjskiej, austro-węgierskiej i niemieckiej. Oraz również w polskich formacjach na wschodzie, polskiej organizacji wojskowej, polskiej siły zbrojnej, legionistów, czy też właśnie głównie armii Halera, która przybyła w 1919 roku do Polski. Była to najlepiej wyposażona armia, właśnie jeśli chodzi o też broń francuską, jak i też najbardziej zunifikowana, jeśli chodzi o uzbrojenie. Ta ostatnia, tak jak wcześniej stwierdziłem, była również też najlepiej wyszkolona. Wiązało się, znaczy cała ta różnorodność arsenału strzeleckiego wiązała się jednak z istotnymi problemami, gdyż no, armia była wyposażona nie dość, że bardzo wiele typów karabinów, również chodziło też, że no, ta różnorodność wiązała się też z wieloma kalibrami, co wiązało się również z wielkimi problemami dla służb zaopatrzeniowych, jeśli chodzi o amunicję. Niekiedy na przykład bywały przypadki, że do oddziałów wyposażonych w broń systemu Mausera, broń niemiecką, po niemiecką, no, służby zaopatrzeniowe dowiozły broń, znaczy, przepraszam, amunicję francuską, kalibru 8 mm. Więc no, niestety bywały takie przypadki, ale to mówię, to było związane z tego względu, że no, brano co można było. No, my byliśmy w takiej właśnie ciężkiej sytuacji w 1919 roku. W 20 roku już ta sytuacja oczywiście się, że tak powiem, o wiele polepszała, ponieważ też podjęto szerokie zakupy, zwłaszcza we Francji, z prowadzenia właśnie uzbrojenia i to chociażby ten całkowicie wykreślenia uzbrojenia porosyjskiego, a skupienie się na uzbrojeniu niemieckim i francuskim. Czyli tam chodzi tylko dwa kalibry. Więc jeśli chodzi o procent uzbrojenia, wyposażenia w karabiny powtarzalne Wojska Polskiego w tamtym czasie, to w największym procencie były 48% stanowiła to broń francuska, 30% broń niemiecka, 17% austriacka i 5%
5% prorosyjska i w tych 5% oczywiście jeszcze by się wiązało uzbrojenie z innych krajów, chociażby na przykład japońskie karabiny Arisaka. Też mieliśmy nawet posłyszenie. Jeszcze. Tak, no to ja już to wliczam właśnie w tych 5, czyli jeszcze tam broń oczywiście po belgijska, po włoska, brytyjska, również owszem, karabiny Effect, o którym jeszcze wspomnę. Więc może bym zaczął właśnie od broni pochodzenia francuskiego. Z racji z tego, że byliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, najwięcej mieliśmy tej broni, czyli nadposażenie. Broń francuska występowała w największej liczbie do połowy 1920 roku. Zakupiono we Francji co najmniej 420 tysięcy karabinów i karabinków. Były to głównie modele Lebel i Berthier, przystosowane do strzelania amunicją 8 mm razy 50R Lebel. Zacznę może też tak od karabinu Lebel. Nie będę oczywiście przedstawiał szczegółów, wiadomo, że to nie chodzi o to, znaczy nie chcę Państwa zanudzać szczegółami technicznymi, więc tylko takie podstawowe dane powiem, jeśli chodzi o jaki karabin posługiwał, czy charakteryzował się zamkiem, jakie miał zasilanie, jeśli chodzi o naboje, jaki posiadał magazynek, prędkość początkowa. To są podstawowe, masa również oczywiście, to są podstawowe dane charakteryzujące broń, karabin powtarzany, broń na polu walki. Karabin Lebel 0,86x93 dysponował magazynkiem rurowym, ośmionabojowym, czyli no nie wkładano, znaczy nie ładowano amunicji od dołu czy od góry, tak jak na przykład w większości karabinów w tamtym czasie, tylko to był jeszcze stary typ ładowania. Po kolei ładowało się broń, pocisk za pociskiem. To też wiadomo było czasochłonne. Karabin ten stanowił modyfikację modelu Graz Kropaczyk z roku 1885. Strzelającego jeszcze amunicją elaborowaną prochem czarnym. Zamek był ślizgowo-obrotowy, czterotaktowy. Różnica między zamkiem czterotaktowym a dwutaktowym polegała na tym, że przedstawiłbym, podnosiło się dźwignię, odbezpieczało się, wtedy nabój ładował się z magazynka, zabezpieczało się ponownie, był karabin gotowy do strzału. Zamek taktowy polegał tylko na tym, że po strzale odbezpieczało się karabin, broń z magazynka wchodziła i się z powrotem ładowało. Niby tak, każdy by powiedział, że jest to szybszy sposób ładowania, więc wiązałoby się też to z szybkostrzelnością. Nie tak do końca, jednak zamek czterotaktowy w karabinach, chociażby właśnie Mausera czy Mosina z 1891, był najbardziej praktyczny z racji tego, że był odporny chociażby na zanieczyszczenia, które wiadomo na polu walki często się zdarzają. Natomiast zamek dwutaktowy, on działał doskonale, jeśli oczywiście broń była dobrze zakonserwowana, zadbana. No wiadomo, że na polu walki ciężko jednak, zwłaszcza kiedy są ciężkie warunki klimatyczne, zadbać o taką broń. I wtedy rzeczywiście dochodziło do takiej sytuacji, że albo ten zamek nie można było wtedy odbezpieczyć, znaczy ciężko wchodził albo wchodził, albo w ogóle nie można było tej broni przeładować. Wówczas trzeba było niestety rozkręcać całą broń i na nowo składać, a co było wiadomo, wiązało się, było to pracochłonne. Więc tak, omówiłem karabin Lebel. Kolejnym typem karabinów powtarzalnych, które masowo w Wojsku Polskim występowały, były zakupione od strony francuskiej, bądź oczywiście przybyły nam z armią Hallera. Były to karabiny systemu Berthier,
ale podkreślam, karabiny i karabinki. Zaraz powiem, jaka jest różnica. Karabin przede wszystkim charakteryzował się dłuższą lufą i był podstawowym wyposażeniem strzelca. Natomiast karabinki wchodziły do wyposażenia żołnierzy. One miały tam tą lufę skróconą. Może podam jakiś przykład. Na Mosinie. 20 cm. Długość. Tak, na przykład 1288, jeśli chodzi o wzór Mosina, a 1212 już karabiny kawaleryjskie, czyli na przykład dragoński i kozacki, 1212. To się wywiązało z tak, nawet więcej, 60 mm różnicy. No i oczywiście karabinki były, tak jak powiedziałem, na wyposażeniu między innymi wojska artylerii, różnego rodzaju służb, oddziałów tyłowych, bądź również kawalerii. Tak jak powiedziałem, Rosjanie, można powiedzieć, chyba jako pierwsi, no, jeśli chodzi o kawalerię, to dlatego wyposażyli szeroko skrócone wersje karabinu Mosina, gdyż no, stwierdzili, iż kawaleria jednak to powinna być piechota jeżdżąca na koniach, ale wiadomo, piechota, czyli walcząca już pieszo, tak jak na przykład nasza piechota, przepraszam, nasza kawaleria w 1939. Co wiadomo, propaganda, jaka była przez chociażby Andrzeja Wajdę, pokazana w filmie Lotna, że cały czas atakowano szabelkami czołgi. Oczywiście takich wydarzeń generalnie nie było. Karabinki Berthiera, tak jak tutaj wymieniłem, one miały może inaczej nazewnictwo w Polsce, jeśli chodzi o poszczególne modele. Na przykład model MLE 1890 w Polsce określano właśnie zwykle wzór 1890. Tak jak wcześniej stwierdziłem, no był produkowany w wielu wersjach, kawalerii, rasierów, żandarmerii, artylerii. Posiadał zamek cylindryczny obrotowy, a przy zamkniętym, zaregulowanym zamku rygle znajdował się w pozycji pionowej. Magazynek miał tylko zasilanie trójnabojowe. Zasięg strzału był rzędu od 600 do 800 metrów, skuteczny oczywiście. Bo wiadomo, że pocisk leciał dalej, ale poza ten zasięg to trzeba było jednak tutaj używać celowników optycznych, czy broni wyborowej. Jeszcze może bym wymienił, tych Berthierów było dość więcej, mniej więcej. Modele w Polsce, które wojsko polskie było wyposażone, na przykład tutaj bym wymienił wzór 07x15, wzór 16 i ten model już miał magazynek pięcionabojowy, który wiadomo, to już była broń porównywalna z systemem, z karabinami na przykład niemieckimi systemu Mausera, czy też karabinami rosyjskimi systemu Mosina. To na broni francuskiej bym na razie poprzestał. Teraz bym przedstawił karabiny pochodzenia niemieckiego. I na wyposażeniu oczywiście mieliśmy karabin, najsłynniejszy Mauser w tamtym czasie, karabin powtarzany wzoru 1898. Karabin posiadał masę, ciężar broni był z magazynkiem bez naboi 4,5 kg. Długość broni bez magnetu 1250 mm, pojemność magazynka również 5 naboi, tak jak mówię, to był już wtedy standard. Rodzaj zamka, zamek był czterotaktowy. Część uzbrojenia poniemieckiego, ówczesnego wojska polskiego, stanowiły również karabiny wzoru 1888, czyli jak taki poprzedni Mausera 1898. Część była wyposażona już na nabój nowszy, czyli 7,92 razy 57 IS, a niestety część jeszcze na ten starszy nabój 7,92 razy 57 I.
Ten nowy nabój charakteryzował się pociskiem ostrołukowym o lepszych właściwościach balistycznych. Ale, no czy i wiadomo, miał wówczas, no, ta broń była celniejsza, charakteryzowała się większym zasięgiem skutecznym i tym podobnie. Karabin Mausera miał też również doskonałe walory użytkowe pod względem skuteczności, ergonomiczności, odporności na zabrudzenia, które zostały potwierdzone w trakcie trwania I wojny światowej. W wojsku polskim, oprócz tychże karabinków, mieliśmy... Znaczy nie, to już się chodzi po niemiecku, to już jest chyba wszystko. Natomiast jeszcze teraz możemy przejść właśnie do karabinów pochodzenia austriackiego. I tutaj również mamy coś takiego, że no jest jednak ta różnorodność, gdyż broń systemu Mannlichera, który po zakończeniu wojny z Rosją w 1921 roku posiadano jeszcze 120 tysięcy. Także to już nie było też tak dużo. Karabin charakteryzował się następującymi danymi. Kalibrem oczywiście 8 mm, ciężarem bez naboi 3, prawie 4 kg 35 dokładnie. Prędkość początkowa pocisku, i tutaj uwaga, 620 metrów na sekundę. Mauser miał ponad 200 metrów na sekundę większą prędkość początkową. Czyli można powiedzieć, że Mauser był. To jest prędkość początkowa pocisku, jest też ważna, jeśli chodzi o celność i zasięg skuteczny. No i oczywiście energię pocisku w trakcie trafienia celu. Zasilany był ten karabin stałym magazynkiem pudełkowym, również zasilanym ładownikami pięcionabojowymi. Broń systemu Mannlicher stanowiła podstawowe uzbrojenie indywidualne armii austro-węgierskiej wcześniej. Zamek, nie wiem, czy stwierdził, już wcześniej powiedziałem, był właśnie dwutaktowy, o charakterze ślizgowo-obrotowym. Więc broń ta, jak już wcześniej wspomniałem, była niestety dość wrażliwa na zabrudzenia, na warunki klimatyczne, dlatego mówię, one raczej w naszym wojsku, jeśli już występowała, to w formacjach tyłowych bądź pomocniczych, również na przykład była stosowana przez Związek Strzelecki czy Polskie Drużyny Strzeleckie, jak i Legionu Polskiej wcześniej. Teraz może bym przeszedł do broni rosyjskie, pochodzenia rosyjskiego, gdyż jak wiadomo, ta broń też stanowiła istotne uzbrojenie strony, którą walczyliśmy, czyli Armii Czerwonej, Armii Bolszewickiej. I tutaj takim, że tak powiem, głównym uzbrojeniem tej Armii Czerwonej, podstawowego piechura, był karabin Mosina z 1891 rok, kalibr 7,62 mm na 54L. Zamek był czterotaktowy, ślizgowo-obrotowy. Karabin może nie miał tej prędkości początkowej większej, był tak, rzędu 610-620 metrów na sekundę. Natomiast walorami tego karabinu było to, że był bardzo odporny na zabrudzenia, na warunki klimatyczne, był też bardzo, charakteryzował się prostą budową, czyli generalnie, żeby taki zwykły sowiecki żołnierz, wiadomo, inteligencją, którą tam nie grzeszył, dla niego to rozładowanie tej broni, złożenie w krótkim czasie było, nie było problemu. Jak wiadomo, to Rosjanie zawsze z tego słynęli, chociażby późniejszy model słynnego karabinu Kałasznikow, wiadomo, czym się charakteryzuje. Więc można powiedzieć, że to już było zastosowane w broni wcześniejszej, czyli w karabinie Mosina, który z paroma modyfikacjami był używany, i tutaj uwaga, aż do końca II wojny światowej.
Więc tak, trzeba to stwierdzić, to była broń bardzo dobra. Magazynek zasilany był na... Tutaj jest różnica, magazynek miał... Sam magazynek dysponował czteroma nabojami, natomiast piąty był ładowany bezpośrednio do komory nabojowej. Więc to takie troszeczkę różnica była między wcześniejszymi modelami wymienionymi przeze mnie, a właśnie jeśli chodzi o Mosina. Może bym przeszedł, znaczy wymienię szybko, bo widzę, że czas już mnie goni. Wymienię szybko tylko jeszcze karabiny, jakie mieliśmy na wyposażeniu już w bardzo małej ilości. Czyli to były karabin Lee Enfield, jeśli chodzi o uzbrojenie pobrytyjskie. Do amunicji 6,5 mm razy 50 SR, czyli broń japońska, były to karabiny i karabinki Arisaka modelu 1905 bądź 1897. Broń pobłoska w Wojsku Polskim na kaliber 6,5 mm razy 52, również karabiny i karabinki jednocześnie, Mannlicher Karkanów z 1891. Broń pozbelgijska, również mieliśmy na wyposażeniu, była przystosowana do amunicji 7,65 x 53 i to był model karabini, karabinek podkreślam, Mauser wzór 1889. Przejdę już może do broni maszynowej, to jest oczywiście podejrzewam ciekawsze. Broń maszynową, znaczy Wojsko Polskie dysponowało trzema typami broni maszynowej. Przede wszystkim były to ręczne karabiny maszynowe, tak zwane szoszoty, wzór 15. Ręczny karabin maszynowy charakteryzował się tym, iż mógł być używany przez jednego strzelca. Zarówno można było z niej strzelać ogniem ciągłym z pozycji klęczącej, jak i stojącej, aczkolwiek to już by było trudniejsze, jeśli chodzi o celność. Broń rodzaju lekkiego karabinu maszynowego. Lekkie karabiny maszynowe były tak zwanymi, znaczy lekkimi wersjami ciężkich karabinów maszynowych. Czym się charakteryzowały? Oczywiście były pozbawione trójnoga, dysponowały dwójnogiem i rzeczywiście też mogły być, ogień mógł być prowadzony z marszu. Natomiast no, ciężko oczywiście, bo to była broń o wiele cięższa niż ręczny karabin maszynowy. Większej szybkostrzelności, to jest oczywiście już, czyli większej też sile ognia, zasilany taśmą, natomiast broń, czy bębnem, który dołączało się do broni z boku, ale oczywiście samo zasilanie było taśmowe. Broń ręczny karabin maszynowy, tak jak na przykład francuski CSRG, inaczej zwany szoszotem wzór 15, charakteryzował się również, był o wiele lżejszy i z mniejszą szybkostrzelnością rzędu 300 strzałów na minutę. Wspomniany przeze mnie niemiecki Leichte Maschinengewehr MG08 na 15 miał już szybkostrzelność rzędu 550 strzałów na minutę. Do tych modeli jeszcze należałoby wymienić karabiny maszynowe Bergmana wzoru 15, czy lekkie karabiny maszynowe po konstrukcji brytyjskiej nazywane wówczas Lewisami wzór 15. Karabin Lewisa charakteryzował się zasilaniem magazynkiem, tak zwanym magazynkiem talerzowym. On był ustawiony jakby na broni. Coś jak może bardziej popularny, tu Państwo się będą orientować, Dziegtiarek, konstrukcja radziecka z roku 1928, później oczywiście zmodernizowana w 1945 roku i używana aż do lat 60. Między innymi w naszych siłach zbrojnych, czy w Ludowym Wojsku Polskim, tak to określę. Jeśli chodzi o jeszcze o Bergmanie, a broni Maxim wzór 08 na 15 jest takim najsłynniejszy właśnie lekki karabin maszynowy, może też rozreklamowany przez Hansa Helmuta Kirsta, między innymi trylogię napisał pod tym samym tytułem. Zasilanie tego karabinu maszynowego było, znaczy był pojemnik właśnie, będę nakładał
ranie z boku i to było rzędu 100, znaczy mieścił 100 sztuk amunicji. Był, co jest ważne, karabiny, lekkie karabiny maszynowe charakteryzowały się odręcznych jeszcze jedną istotną rzeczą. Lekkie karabiny maszynowe miały chłodzenie wodne, tak jak CKM-y. Natomiast ręczne karabiny maszynowe przeważnie, że zawsze miały chłodzenie powietrzne. Co się wiązało oczywiście z krótkotrwałością lufy. Czas gruntu. Już. Tak. I właśnie już jeszcze na końcu chciałbym Państwu przedstawić ciężkie karabiny maszynowe. Najwięcej, jeśli chodzi o nasze Wojsko Polskie w tamtym okresie, mieliśmy CKM-ów systemu Maxim. Były to, głównym typem był niemiecki Maxim wzór 1908, pochodzący z armii zaborców. CKM Maxima wzór 1908 posiadał podstawę saneczkową. Jeśli chodzi o masę, to może tak dla ciekawości, jaka ta masa, to charakteryzował się 1100, za samej broni, bez podstawy, 1197. Tak, 100. Przepraszam. A. Nie chcę skłamać. 11. Coś tu chyba jest nie tak. Umknęła jedna rzecz. No nie, dobrze, to tak, może będę już pominę ten tam. Tu chyba uważam, to jest błąd po prostu, źle są te masy napisane. No to niemożliwe, żeby Maxim miał taką masę. Miał książkę. Zasilanie oczywiście, karabin Maxima miał zasilanie taśmą parcianą rzędu na 250 pocisków. Szybkostrzelność większa o 100 strzałów na minutę, czyli niż ten lekka wersja 600 strzałów na minutę. To był wtedy wówczas standard przy CKM-ach. Nasze wojsko również jeszcze dysponowało następującymi CKM-ami. Między innymi Vickersem, który też był na podobnej konstrukcji, charakteryzował się podobną konstrukcją jak Maxim, zresztą się wywodził też w jakiś tam sposób. Broń była osadzona na trójnogu. Austriacki Schwarzlose wzór 1907x12 oraz broń post francuska CKM Hotchkiss wzór 1914. Tutaj uwaga, ta broń miała właśnie chłodzenie, posiadała chłodzenie powietrze. Natomiast wszystkie broń poprzednie wymienione przeze mnie karabiny maszynowe, jak właśnie Vickers i wszystkie systemy Maxima, były posiadały chłodzenie wodne. Na zakończenie krótko, jeśli chodzi o broń krótką, to nasze wojsko dysponowało jednym chyba z najbardziej popularnych pistoletów samopowtarzalnych P08 Parabellum kalibru 9x19 mm, po czym jeszcze oczywiście część armii była wyposażona w rewolwery systemu Naganta, który posiadał bęben 7-strzałowy. Jak to wiadomo, broń krótka, czyli zasięg skuteczny strzału jest do 50 metrów. Była to broń oczywiście głównie, znaczy tą broń byli wyposażeni oficerowie, podoficerowie i tyle. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko o armii, nie zdążyłem właśnie, armii radzieckiej, znaczy armii, przepraszam, armii czerwonej, armii bolszewickiej, to w sumie tak jak wymieniłem, no, wcześniej ta armia była wyposażona masowo z karabin Mosina,
taki część, taką zbieraninę, tam, karabiny chociażby Winchestera również, ale to 1800, bo ta broń była produkowana wcześniej masowo w Rosji, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. To był model, z tego co pamiętam, 1895. Może sobie Państwo skojarzycie, bo system karabiny systemu Winchestera masowo przedstawiane są chociażby w filmach westernach. Tak, i tu jest fajna rzecz w tych karabinach było to, że dysponowały zamkiem dwutaktowym, natomiast o charakterze dźwigniowym, czyli rzeczywiście tu już tam się to sprawdzało, bo gdyż broń sprawny strzelec mógł, czy posłanność teoretyczną ten karabin osiągał przez dobrego strzelca do 57-60 strzałów na minutę. I to by było chyba na tyle. No. Bardzo dziękuję. A, jeszcze przepraszam, ostatnia rzecz. Ciężki karabin maszynowy, Armia Radziecka była masowo wyposażona w CKM. Maksima, to również chłodzone wodą, ale na podstawie nie saneczkowe jak nasze karabiny maszynowe po niemieckie, ale to było połączenie trójnogu i podstawy kołowej. Podstawę tę skonstruował Sokołow. Tak broń o tyle była może w jakiś tam sposób lepsza, że łatwo ją było można na polu walki przemieszczać. Natomiast no wiadomo, przy CKM konstrukcji niemieckiej na podstawie saneczkowej trzeba było rozłożyć i stanowiło to duże obciążenie dla obsługi. No i tyle. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Praktyczne szczegóły może są nużące, ale czasami warto przypomnieć sobie również te materialne warunki prowadzenia walki, na przykład to, co się rzuca w oczy we wszystkich wspomnieniach, pamiętnikach, opisach, to, co mówił już nasz prelegent. Ogromną różnorodność broni. Tę wojnę stoczono bronią, można powiedzieć, całego ówczesnego walczącego świata i to, myślę, powinniśmy z tego referatu wynieść. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.